Sprawy rozwijały się dalej stopniowo poprzez
obrazy Chrystusa, twarzy, które właśnie też jakby zyskały duże uznanie i liczne zamówienia jeszcze u bardzo młodej wtedy artystki. I po doświadczeniach wojennych, w czasie na robotach, później w Szwajcarii, krótki okres, trafiła na studia we Wrocławiu, potem do Sopotu i tam na Państwowej jeszcze wtedy Wyższej Szkole Sztuk Pięknych ukończyła, zrobiła dyplom. I głównie w środowisku trójmiejskim żyła, malowała, również malowała tkaninę artystyczną, biżuterię, srebro, bursztyn. Też się cieszyło to wszystko dużym uznaniem, powodzeniem, jakoś nigdy nie brakowało chętnych na te unikaty. Natomiast później troszeczkę wyjechała na wieś i tak właśnie trochę się zrobiła taka lekka przerwa w twórczości. Malowała, ale znacznie mniej. W związku z tym tak troszeczkę widać, że jest poprzednie tysiąclecie i tu nowe tysiąclecie. Takie kosmiczne czasami. W każdym bądź razie, no w tej chwili ta energia mam już nie opuszczać, już w tych ostatnich latach to po prostu tymi obrazami oczywiście sypię, stale coś nowego, stale na czymś pracuję, stale coś jeszcze poprawia, doskonali, jak te artyści zawsze mają zwyczaju. Ja osobiście lubię obrazy mojej mamy, może jestem nieobiektywna w tym wypadku, ale mam nadzieję, że może Państwo też znajdziecie, jeśli nie wszystkich, to we wszystkim, każdym coś znajdzie dla siebie, coś miłego, coś dobrego, jakieś może inspiracje, okazje do przemyśleń. Że gdyby nie moja córka, to tej wystawy by nie było. To jest jej praca, jej zapatrzenie w moje malarstwo, jakie ono jest, takie jest, ona go lubi i ona to wszystko stworzyła, zrobiła. Ja jej bardzo dziękuję, bo ja bym tego nigdy nie zrobiła. Proszę o wpisywanie się do księgi, którą tutaj wyłożyliśmy mam nadzieję, że jakoś upamiętni również dla nas Państwa emocje, odczucia i jakieś będzie później na dłuższy czas, na dwie zimowe wieczory miło lekturą i dobrym wspomnieniem. Ja myślę, że jeszcze bardzo ważne podziękowanie dla Pani Oli tutaj też, która bardzo pomogła i tutaj mam bardzo też się pozytywnie wydarzyła. I zaangażowana ogromnie i też dużo pozytywnej energii do środka, była taka synergia. Tak. Proszę nie uciekać. Zapraszamy do tam skromnego poczęstunku, wino, napoje, zapraszamy jak najbardziej, może jakieś dobre głosy się tutaj odkryją. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, zapraszamy do tej wystawy, która prezentuje 50 lat twórczości, ciągłość i zmian. Czy te piękne obrazy można kupować? To znaczy ja powiem tak. To jest do dyskusji, może później, dobrze? Bardzo serdecznie tutaj właśnie zapraszamy. Dobra, to jest to, co jest.
Boga.